Cześć i czołem, jestem Paweł, filmuję i witam was w odcinku, w którym opowiemy sobie, co wniosła nowa marcowa aktualizacja do Milk Choco. A więc co, zapraszam do oglądania! A więc tak, moi drodzy. Do gry zostały dodane dwie nowe bronie: Max Smash oraz GP01. Max Smash to broń z zaledwie dwoma nabojami, jednak o ogromnej mocy. Jest to oczywiście shotgun, czyli nie będzie miał celownika. GP01 natomiast ma 6 strzał oraz posiada celownik, tak jak od snajperki, a to dlatego, że po prostu jest snajperką. Jednak powiem wam szczerze, że lepiej kupić sobie BWM-a zamiast właśnie tego GP01, bo strzelają bardzo podobnie, a GP01 jest droższy, o prawie trzykrotnie droższy właśnie od BWM-a. I've got scars, put up my guard. I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. Do gry została również dodana nowa postać, którą jest Mago. Może on leczyć osoby znajdujące się w swoim teamie oraz może również spowalniać osoby, które są z innego teamu. And nothing is new. No, I'm not lucky. I work my... Do gry zostało dodane 9 zwykłych kostiumów oraz jeden klanowy, więc łącznie 10. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work. Jeżeli chodzi o to, co zostało dodane w aktualizacji, to jest to na przykład poprawienie UI botów, zmniejszenie HP Shielda do 170. Launcher teraz zadaje 25 damage'a. Zmniejszono też efekt skilla Irona do 70%. Oraz Sweeney jest wolniejsza. A więc co? To było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i narka! Hot like some coffee, we drink like a hobby. Like to get sloppy, we never stop. Shit, I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave.